Mój stary komputer Raspberry Pi. Oto Raspberry Pi 1, wersja B+. Malutki, pełnoprawny komputerek oparty o architekturę AMR. Początkowo powstał jako tania maszyna do nauki programowania. Jednakże zaraz potem mądrzy ludzie odkryli masę innych zastosowań dla tego urządzenia. Bardziej powinno się odbierać ten komputer jako system wbudowany. Czym jest system wbudowany? System wbudowany jest systemem specjalnego przeznaczenia, który w gruncie rzeczy jest integralną częścią obsługiwanego sprzętu komputerowego. Przykładowy system wbudowany to Arduino. Systemy wbudowane występują w wielu miejscach, niektóre odległe nam, niektóre nam bardzo bliskie. Występują one w samolotach, w kalkulatorach, w drukarkach, odtwarzaczach DVD, sterownikach do robotów, telefony, routery, dyski twarde, bankomaty, pralki, zmywarki, mikrofalówki. Raspberry Pi posiada wiele złącz. Większość z nich jest od razu przez nas rozpoznawalna. Mamy dostęp również do innych, trochę bardziej specjalistycznych złącz. Posiadamy HDMI, 4 złącza USB, 5-woltowe micro USB, którym zasilamy komputerek, 3,5 mm jack, klasyczny port Ethernet, 40-pinowy GPIO, złącze DSi pod wyświetlacze, złącze CSi pod kamery i ostatecznie microSD. Jak widać, Raspberry Pi ma predyspozycję, by być pełnoprawnym komputerem typu desktop. Jeżeli tak myślisz, to masz rację. Na komputerze można zainstalować Linuxa, w moim przypadku wybrałem Raspbiana, i zainstalować środowisko graficzne. Domyślnie Raspbianie jest LXDE, ale równie dobrze może to być Fluxbox lub XFCE. Problemem w zastosowaniach typowo desktopowych jest fakt, że Raspberry Pi w pierwszej edycji jest bardzo wolny, strasznie wolny. Tak wolny, że trzeba zapomnieć o większości najlepszych narzędzi graficznych. Spróbujmy teraz uruchomić komputer. Mój system to Raspbian, który jest zwykłym Debianem, tylko że ma parę specyficznych narzędzi. Tylko dla Raspberry Pi. No i ma zmienioną nazwę i logo. W moim przypadku używam wersji 7. Wiem, że jest już Raspbian 8, ale skoro to ma być mój stary komputer, to będzie też stary system. Udało nam się zalogować. Co za tym idzie, możemy bezproblemowo teraz korzystać ze wszystkich komend. Jesteśmy na rucie, ponieważ ten komputer jest nieskonfigurowany. Nie używam go do niczego. To też login pi. Po prostu ma ruta. Nie ma tutaj ruta pi. Kontynuując. Ten komputer nie jest zbyt silny. On jest dosłownie o mocy Pentium 2. I to nie jest dużo. Nie ma problemu oczywiście z odpaleniem jakichś środowisk graficznych, ale nie będzie osiągał tam zbyt wielkiej szybkości. Czy też prędkości. Włączyłem Start X. Domyślne środowisko graficzne Raspberry Pi, czego nie zmieniałem, to jest LXDE. Mam nadzieję, że teraz dobrze widać bez prześwietleń. Jak również dbam o Wasze oczy i przestawiłem się na monitor LCD. LCD. Mamy tutaj zwykłe LXDE, praktycznie czyste, bez żadnych poprawek. Mamy do dyspozycji Pi Store, który pozwala na instalowanie różnych programów, jak na przykład na Androidzie czy coś takiego. Jednakże dostępny jest również zwykły apt debianowski, czyli na przykład wyszukujemy sobie
CAD-u. Przepraszam, to moja kamera. Trochę jest powolny, ale właśnie o tym mówię. I wyszukał CAD-u. Mamy CAD-u zainstalowane, więc nie będzie potrzebne instalowanie to ponownie. Tak też możemy to spokojnie sobie zminimalizować. Do internetu mamy kilka możliwości. Do przeglądania internetu mamy kilka możliwości. Jeżeli oczywiście będziemy brać pod uwagę, że ten mały komputerek będziemy używać jako desktopa, chociaż jako dla zabawy. Mamy pierwszą możliwość, czyli domyślną przeglądarkę od Gnoma, czyli Epiphany, Epiphany, nie, Epiphany na pewno nie, to jest Epiphany. No, ojoj, chyba internetu nie włączyłem. No trudno, zaraz się to jakoś znajdzie. Wygląda na to, że nie podłączyłem dzingla do internetu. Tak też musimy go podłączyć. Mój modem na USB jest to Edimax, który możecie tutaj zobaczyć. Gdy ktoś nie jest w stanie się połączyć z internetem, polecam zainstalować narzędzie jak WPA GUI. Za pomocą tego potrafimy się połączyć z wybranym przez nas routerem, który oczywiście jest, którego możemy rzecz jasna skonfigurować tam. Wystarczy tam proste podanie nazwy i hasła. Co za tym idzie, już nasz internet działa. Wchodzimy sobie na Google, żeby przetestować i tadadam, działa. Jakie dziwne logo. Epiphany bardzo powolnie działa. I tu was naprawdę ostrzegam, że to bardzo powolnie działa. Koszmarnie powolnie. Ale takie już jest życie z Raspberry Pi. Jeden Raspberry Pi, jeden. Pierwszą edycją. Gdzie możemy również wejść? Albo nie. Nie możemy wejść. Tutaj sobie wejdziemy. Piteusz. Szukaj w Google. Stary komputer. Już. Nie jestem pewny, czy się to tworzy, ale możemy spróbować. Jakoś się otwiera. Ale filmików już próbować odtwarzać nie będziemy. Będzie to działało. Może, ale może z jednym klatką na sekundę, więc po prostu anulujemy to. Wracamy do pulpitu. Jak na Raspberry Pi przystało, możemy sobie na tym moc Raspberry Pi rzecz jasna się nie kończy. Więc wedle założenia to urządzenie miało służyć jako tanie i proste narzędzie do programowania. Programować rzecz jasna nie będziemy. To prawda możemy, ale to nie w tym odcinku, w następnym. Mamy sobie parę edytorów i parę programów specjalnie przygotowanych dla Raspberry Pi.
pozwolę sobie przybliżyć. Mamy oczywiście Pythona, IDLE, Sonic Pi, nie wiem co to dokładnie jest. Learn Programming in Computer Science while Creating Music. Też ciekawe. Ale to bardziej właśnie dla młodych, tak mi się wydaje. Squeak. Wolfram. Matematika. Wiele takich rzeczy, z których przyznaję się, z tego na przykład sam. Co prawda na stronie internetowej korzystałem. Albo to był Wolfram Alpha. W każdym razie miał bardzo podobne logo. Co można jeszcze robić na takim Raspberry Pi jako komputerze domowym? To co na zwykłym komputerze. Pod warunkiem, że podejdziemy do wszystkiego z lekkim przymrużeniem oka i duchem nerdowskim w sercu. Możemy przykładowo pooglądać obrazki. Z pomocą przychodzi nam program FBI z repozytorium Debiana. Za pomocą konsoli możemy wyświetlić dowolny obrazek. Możemy sobie posłuchać muzyki. Najlepszym i najszybszym moim zdaniem odtwarzaczem dla Raspberry Pi i nie tylko jest Mods Player. Jest to kolejny program w konsoli. W sumie głównie takich będziemy używać. Szybko i bezproblemowo obsługuje dużo formatów muzycznych. Możemy bez problemu lagów przeglądać też internet. Z pomocą przychodzi nam przeglądarka Elinks lub Links 2. Obsługuje częściowo style CSS, karty i parę innych ciekawych rzeczy. Pomimo braku jakichkolwiek grafik, strony będą dzięki tym przeglądarkom nadal czytelne w trybie tekstowym. Możemy sobie pooglądać wideo. Z repozytorium Debiana lub sklepu Pi Store pobieramy konsolowy program OMX Player. Pozwala on odtwarzać wiele formatów i co najciekawsze, bezproblemowo odtwarza filmy nawet w HD. A gdy nam się znudzi to wszystko, możemy pograć sobie w Minecrafta, przeznaczonego dla Raspberry Pi. Niestety jest oparty na Minecrafcie Alpha, więc jedyne co możemy zrobić to trochę pobudować. Nie ma żadnych takich specjalnych rzeczy. Możemy też włączyć Open Arena. Jest to darmowa i otwarta wersja Quake 3 Arena. Na Raspberry Pi o dziwo da się grać. W 20 klatkach? No ale da się. Nie ma żadnych przeciwwskazań, by postawić na komputerku serwer web. Apache jest i działa bezproblemowo. No to do dzieła. A co gdy chcemy poglądać film na YouTube? Ściągamy z Pi Store program o nazwie YouTube-DL. Za pomocą Elinks lub innej przeglądarki zdobywamy link do filmu i za pomocą komendy widocznej na ekranie ściągamy interesujący nas filmik. Mix Player bezproblemowo go potem odpali. No ale hej, przecież Raspberry Pi to też system wbudowany. Dlaczego nie robisz żadnego wynalazku? Masz rację. Pora coś zrobić ambitnego. Zróbmy szafę grającą sterowaną za pomocą internetu. No, właściwie to sieci domowej. No, przy okazji zaznaczę, że nie jestem dobry w zajmowaniu się systemami wbudowanymi. Prócz tego, co tutaj będę robił, raczej nie będę się zajmował niczym z tego tematu. No już pogadałem. Przejdźmy do rzeczy. Po pierwsze, musimy za pomocą Raspi Config włączyć obsługę serwera SSH. Wpisujemy sudo Raspi Config. Gdy nam się pojawi konfiguracja, wybieramy Advanced Options. Potem SSH i wybieramy Enable. Następnie wychodzimy z konfiguracji i restartujemy naszą malinkę. Po restarcie sprawdzamy nasze IP za pomocą komendy ifconfig. No i je zapisujemy, rzecz jasna.
Rozłączamy nasze Raspberry Pi i przenosimy w odpowiednie dla nas miejsce. Podłączamy do naszego sprzętu grającego za pomocą jacka i zostawiamy włączone. Nie musimy się logować. Jako że używam Windowsa, uruchamiam program PuTTY. PuTTY kojarzy mi się z patem i kotem. Nie interesuje mnie to, czy? Może lepiej będę mówił PuTTY. Wybieramy program PuTTY. Wpisujemy adres naszej malinki. Koniecznie zaznaczamy SSH. Loguję się jako Pi. Wpisuję swoje hasło. No i teraz mam dostęp do komputera Raspberry Pi. Uruchomienie za pomocą kabla Raspberry Pi oraz podłączeniu jacka do wieży, tudzież lepszego sprzętu, możemy wrócić do naszego PuTTY i wpisać nasz moc player. Tutaj już raz uruchomiłem moc player, żeby sprawdzić. Ach. Działa. Dobra. No i włączamy nasz ciężki i w ogóle straszliwy death metal. I jak widać, nasz projekt działa. I teraz można się dostać do tego sprzętu zarówno za pomocą telefonów, jak i każdego laptopa w sieci. No i oczywiście wszystkiego, co może obsłużyć SSH. I to koniec nowego odcinka mojego starego komputera o Raspberry Pi. No cóż, niebawem ten model zostanie zastąpiony przez dwójkę, jeżeli będę czuł oczywiście potrzebę. A tak, no cóż, on pozostanie ciekawostką. Masło maślane. Idąc za tym tropem, stwierdzam, że nie wiem, czy opłaca się kupować Raspberry Pi 1 model B. Może Raspberry Pi model A, bo on dużo mniej prądu zjada. Jeżeli posiadacie już Raspberry Pi 1, B+, lub B, to i sukcesywnie rzecz jasna go używacie w celach systemów wbudowanych, czy też czegoś innego, to jak najbardziej możecie go zachować. Jeżeli go używacie w celach desktopowych, w celach, nie wiem, obsługi interfejsu dotykowego, no to sprzedawać go, nie, może nie sprzedawać, brać 100, 200 zł, lecieć do sklepu i kupować Raspberry Pi 2. W tym zastosowaniu będzie dużo, dużo, dużo lepszy ze względu na wielorodzeniowy procesor oraz dużo więcej RAMu. No, to ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze raz to samo mówię. I do zobaczenia wkrótce. Uruchomienie Raspberry Pi jest dość oldschoolowe, ponieważ podłączamy po prostu kabel i on rusza. Jak również w bardzo oldschoolowym stylu. Muszę ostrość. Kurde! I musimy przeskanować obecny skan. Nam się pojawi konfiguracja, rzecz jasna.
connect i zobaczymy, czy coś zadziała. Prawdopodobnie nie. Gdy nam się pojawia... Jeszcze raz. Znajduj to. Znajduj. To teraz spróbujemy doprowadzić ten komputer do stanu używania. Kurde!